I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Wiedźmin 3. Na początek smutna informacja, którą nadsyła Sławek, a mianowicie wygląda na to, że zebraliśmy już wszystkie dostępne karty na Skellige, więc nie ma co zaczepiać handlarzy i innych takich, bo nic więcej nie wygramy. Więc jedyny gwint chyba, jaki nas jeszcze czeka, to turniej w Nowigradzie. No i później gwint oczywiście w ramach DLC. Ale to rzeczywiście... Swoje problemy załatwiamy sami. Historia na później. A teraz możemy brać się za przygody ze Skellige takie jeszcze trochę fabularne. Na to liczę. Nie przechodzą na samą myśl o tym przeklętym lesie. Przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Co to jest próba szlaku? Na Skellige od wieków jest tradycja, że młodzi mężczyźni muszą przejść szlak. Dopiero wtedy stają się prawdziwymi wojownikami. Możesz powiedzieć coś więcej na temat tej próby? Wszystkiego na temat szlaku wojowników dowiesz się od starego Gunara. Jest mistrzem ceremonii. Mieszka u podnóża góry Aardvark. A już myślałem 2000 kroków do niego. Tutaj mają kocie głowy, a ty masz tylko kocie oczy. Ano. Więc do Gunara. Gunnar czasem nie miał tam też jakiejś tej swojej areny walki, tylko w innym miejscu. Wiedzieć, z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Rynie, trole, czy jakie inne bestie? Zechce nas Hemdal widzieć jako wojowników, to przejdziemy próby. Nie pamięć tym, którzy nie będą godni. Dobra, a tu jest jeszcze jakaś dziura? Czyżby to w tym miejscu te próby się odbywały i tak bez niczego możemy tak wbić? Wpuszczają nas? Wygląda na to, że przyjdzie nam chyba tu z kimś walczyć w przyszłości. Dobra. Rozumiem, że to jest taki skrót. Całkiem ładnie to wygląda. W ogóle pierwszy raz grając z Wiedźmina. Znaczy, trzeci raz gramy Wiedźmina, ale po raz pierwszy widzę w ogóle te miejsca. Jeśli nie podołam próbie, szybko o mnie zapomnisz. Nie mów tak. Nie warty jest pamięci ten, który nie został wojownikiem. Okej, jak tam chcecie. Jeszcze będąc przy ciekawostkach z poprzedniego odcinka, Detlaf podpowiada, że ta wieża zawierała dużo więcej staregów. Jak chociażby nawiązanie do Gothica 2. Ale to pozostawiam już osobom zorientowanym w tym, jak wygląda Gothic 2. Bojownik z dwoma mieczami? Jak kto potrafi walczyć, to jeden mu całkiem wystarczy. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. Ja cię nie znam, ty mnie nie znasz. O co ci chodzi, człowieku? Kiedyś te wyspy były tylko dla nas. Żaden obcy nie śmiał się tu zapuścić. A jak się odważył, to już stąd nie wracał. To były dobre czasy. Na pewno nie dla tych, którzy tu trafili. Ty jesteś Gunnar? Kto pyta i dlaczego? Chciałbym przejść szlak wojowników. Dotąd nikt spoza Skellige się nie odważył. Ale jak ci życie niemiłe, próbuj. Co mam zrobić? Szlak ma dwie odnogi. Jedna prowadzi na górskie szczyty, druga do trzewi ziemi. Przejdź obiema ścieżkami, a dowiedziesz swego męstwa. Opowiedz o tej górskiej ścieżce. Poprowadzi cię wzdłuż grani góry Aardvark. Na szczycie znajdziesz szkarłatny szal. Przynieś go na dowód, żeś dotarł do końca szlaku. To nie brzmi na wielkie wyzwanie. Widać, słabo jeszcze znasz nasze góry. Powiedz coś więcej o tym szlaku do podziemi. To jakaś jaskinia? Tak. Ale korytarze, które do niej prowadzą, są zalane wodą. Żaden człowiek z kontynentu nie zdoła przez nie przepłynąć. Do tego trzeba trenować płuca od małego przy poławianiu pereł. Zobaczymy. Co dalej? Na końcu groty czeka niespodzianka. Zabierz tę rzecz i wróć do mnie. Co za niespodzianka? Zobaczysz. O ile dopłyniesz do końca. O ile nie rozszarpią cię harpie. Porozmawiajmy o nagrodzie, tak? Powiedzmy, że się nie przestraszyłem. Nie dość, że obcy, to jeszcze głupi. Cóż, na to nie ma lekarstwa. Ruszaj na szczyt góry Aardvark i przynieś purpurowy szal. Potem musisz dotrzeć do jaskini. Tam znajdziesz kolejną rzecz, o której ci nie powiem. Idź, pokaż, ile jesteś wart. No dobra. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda?
Prawda, chociaż mam pewne wątpliwości, czy nie powinniśmy tu się zjawić po spotkaniu z Yennefer. No, przeżylibyśmy Yennefer, to przeżylibyśmy wszystko. Nawet te harpie i inne rzeczy. Znaczy, mam tu na myśli głównie nurkowanie. Ale mam nadzieję, że damy radę i bez tego. Dobra, śmierć w przestworzach, a może... Pewnie róg sprawdziłby się lepiej. Nie rzucacie się tu na nas? Och. Syreny, syreny. Nie powinniście ładnie śpiewać? W sumie inaczej, jeżeli róg by działał dystansowo... Harpia poleciała, to może nie będzie czas z niej walczyć. Cyry, cyry. A może miecz? Geralt? O kurcze, rzeczywiście jest niebezpiecznie. No w końcu, pomyślał. Znaczy... Nie ma problemu, żeby z nimi walczyć jako tak, chyba. Która spada. Ale najlepsze jest to, że mam wrażenie, że... Połowa dziewczyn tam spadła i się roztrzaskała, tak, w trakcie lotu. Czy syren, syren. Pokaż, co umiesz. Tyk i leży. Ale minus jest taki, że nie potrafimy skakać, jak one tak tutaj. O. Nie pokazuj się. Nie musieliśmy długo na to czekać. Dziękuję. Mam nadzieję, że to tyle. Nagich ciał na dziś. I teraz same przyjemne rzeczy. A że tym syrenom nie jest zimno tutaj. Chyba, że one ogólnie takie zimnokrwiste. W sumie ta woda też pewnie nie najcieplejsza. To wygląda, jak byłby skrót tam jakiś. Ale trzeba przyznać, że sam szlak mają bardzo ładny. Tylko... Większy problem widzę... O! Większy problem widzę, jakby tu nam nagle się zjawił jakiś przeciwnik. No i zaburzył opcję skakania. Żadnych pułapek na wejście? Może tak to zróbmy. O kurcze, dla strudzonych wędrowców takie rzeczy. Najgorzej, że to wygląda jak miejsce, w którym warto by było się porozglądać. Tam są jakieś drzwi. I tam przesadzasz, Geralt. Tam są jakieś drzwi, tu jest opcja wejścia. Dalej. Nie ma tak miło. No i zainteresowali. Chyba, że to jest ten szlak na dół. No i kurczę, czy my powinniśmy tutaj schodzić teraz? Czy wracać dopiero jak załatwimy temat na górze? Cześć, upior. Pieśń o czerwonym. Milczcie, a słuchajcie. Pieśń ta będzie o jarlu, co żył bez strachu. Koszmarem był wrogów, a miłością ludu. Bitwę za bitwą wygrywał bez trudu. Jarl Torgier czerwony rodu Tirsech. Album podpłynął we dwa drakare, pod miasto o złotych wieżach mury. Palił, niszczył i wziął łupów mnogo, a tron cesarski zaraził trwogą. Lecz cesarz bojaźnią umie leczyć złotem. Wyprawę zrządził przeciwko jarlowi. Dołączył do niej ten, kto miał ochotę, by kiesem wypchać nilfgaardzką monetą. Jarl gotów do walki, czeka w swej twierdzy, lecz czarny nie umie się bić honornie. Radził z katapult jarlową warownię, gdzie jarla wojowie ginęli godnie. Wielu pod gruzami straciło życie. Ma powinność wyliczyć ich jednym tchem. Thor, Stig, Rolf, Sigvard, Wiedźmin. Co wiernym jarla był druhem. A, to tu nam Wiedźmin Gerd padł. To może jakiś jego rynsztunek dostaniemy na pamiątkę. A, już po to... Jak? Dlaczego ty znikasz? Chodź! No... Coś mi tu nie pasowało. To ciekawe z tym wieśkiem, czyli co, bez klucza nie wbijemy, ale... Rozumiem, że poznaliśmy historię tego miejsca. Trochę mi to spokoju nie dawało. Ech... Ale jest coś do dziabnięcia.
Chyba wypuściliśmy upiory. A liczyłem, że otworzymy sobie u góry przejście i tyle. Ale może prócz upiorów znajdziemy coś jeszcze. Dziwne, że na 7 poziomie. Tak jakbyśmy na początku gry mieli tu trafić. Gdzie lecisz, upiorze? Dobra. Co my tu możemy znaleźć po nich? Całe nic. Wow, 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 co za dziura. Znaczy kusi, żeby wejść, ale jak tu wejdziemy, to czy z niej wyjdziemy? To za chwilę. Jo. Kark by sobie skręcił. Wszystkie otworzyliśmy chyba przejścia. Jest. Gwiazda dzienna, ale to wciąż nie są tu wiedźmińskie rzeczy. A z drugiej strony nikt nam ich nie obiecał, tyle co w pieśni coś o tym było. No dobra, tylko żeby to nie była ta ścieżka na dół, bo... Tam to będziemy schodzić dopiero. Geralt tak bezpiecznie tu... O, cyk! Kurczę, jak nam przyjdzie raz jeszcze lecieć na górę. No cóż, to pójdziemy raz jeszcze. Oj, ktoś tu jest. Który level? O, i to jest upiór. Może nawet na 2 strzały, jak dobrze pójdzie. Zgodnie z obietnicą, ale co, dalej nic nie skrywa. Chyba, że coś za ścianą. Nie, no pusto. A, to tam chyba cały czas się pojawi. Można sobie expa nabić. Ale cieszy to, że wbijamy gdzieś na górę, chociaż tam też były schody. A nie. No super przejście. Chyba, że jesteśmy teraz w tej sali tronowej. O! To może i super przejście. Jest nagroda. No. No. No, tu jeszcze... Ło kurcz, ło! I warto było wbić. No to tych pieśni może nie będę czytał, tak? Bo nie jestem najlepszy w tym. W każdym razie, jak widać, no... no taki los Wiedźmina. Ale za to księga nadwornego kronikarza. Co to już takie przewinięte? Niezwykła radość zapanowała na zamku wraz z pojawieniem się wędrownego pogromcy potworu, Wiedźmina Gerda. Wiarla Torgiera od miesięcy apatycznego i zasmuconego po śmierci jego druha Ingmara wstąpiły jakby nowe siły. Od razu znalazł z Wiedźminem wspólny język, począł z nim jeździć na polowanie i urządzać biesiady, a śmiechom i ogólnej radości nie było końca. Kiedy Jarl Torgier opowiedział Gerdowi o straszliwej strzydze, która wybrała sobie za legowisko zrujnowaną twierdzę Etnir na północ Arckelik i nęka mieszkańców wyspy, Wiedźmin bez wahania oznajmił, że ubije potwora. Wyprawa na Arckelik była mu też ponoć na rękę, gdyż miał tam w jakiejś karczmie odebrać nagrodę za ubicie Syreny w jaskini na Speaker Oak. Jarl dał więc Gerdowi sakiewkę pełną złota i Olwena, syna Orga, za przewodnika, by poprowadził Wiedźmina bezpiecznie do jaskin na Speaker Oak i w razie czego służył mu zbrojnym ramieniem w walce z syrenami. Wdzięczny Gerd zostawił Jarlowi schemat na noszoną przez siebie zbroję i obiecał wrócić na zamek, gdy tylko pora się z powierzonym mu zleceniem. No ładnie, ładnie. Szkoła niedźwiedzia nam tu wbiła. Dodajmy trochę klimatu. Będzie już otwarte, czy musimy dookoła lecieć? Aha, no właśnie, coś tu tak brzmiało. Dziwnie. Podejdziesz do nas, upiorze? Nie, to nie. A tu... Wow, ile ich tu jest? Kurczę, Gwiazda Północy, czy jak tam w tych petardach pewnie by coś lepiej poradziła. Geralt jakby się zdenerwował, tak tym jerdenem w ziemię wali. Ale to już za późno na zmianę. Petard. Zaraz po nich. Znaczy, prawda jest taka, że i tak tu byśmy trafili i to prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości, bo plan miałem taki, żeby pozbierać te rzeczy z ekwipunku. Zadania poboczne. No właśnie, mamy jeszcze wyścigi do zrobienia. Poszukiwanie. No nie, to poznikało nam sporo.
głównie szkoła kota i trochę gryfa tu zostało. No i niedźwiedzia. Jeszcze jedna rzecz. Ha! No to proszę, zadania zrobiły się same. Możemy wracać na szlak. Teraz się cieszę, że zboczyliśmy z niego, bo nie wiadomo, czy nie czeka nas na później skok wiary. Ej, no. Czy nie czeka nas czasem jakiś skok wiary? Już byśmy tu nie wrócili. Trzeba by było specjalnie się wybierać. A nawet nie ma znacznika szybkiej podróży. Skrzyneczka. Może też mają coś od krasnoludów. Sztabat Wimerytu. No proszę, jaka nagroda. Czasami warto pójść kawałek dalej. Nostrix. Cokolwiek by miało to nam dać. No i jeszcze może kwestia, bo chyba już podjąłem decyzję, jeżeli chodzi o znaki zapytania na Skellige. Zrobimy to w ten sposób, że spotkamy się na live'ie i to już niebawem. Tak, zanim wrócimy do fabuły, chciałbym naprawdę wszystko tu wyczyścić. Wygląda jak droga powrotna. No i na fabułę byśmy już lecieli z czystymi znakami porobionymi. Okej, tak coś się tu zmienia. Misjami pobocznymi, kartami Gwinta, to już mamy. O, cześć. Chcesz pogadać? Żaden obcy nie przeszedł szlaku wojowników. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Niektórzy uczą się tylko na błędach. Tyle, że na Skellige za błędy płaci się zwykle śmiercią. Czy my już jesteśmy na szlaku? A myślałem, że on się dopiero tu zaczyna. Kolego, błędem było to, że nas spuściłeś do środka. Nie no, zostawimy to tobie. Chociaż, co może tutaj trzymać? Alkotest, nie, niech ma. A, za szybko wypite. Góra! O, Geralt! To wygląda tak, jakbyśmy mogli się faktycznie zabić. Jak się postaramy. Niestety słyszę nieprzyjazne głosy. Nie wiem, czy to nie jest trujące. Takie murowe powietrze, okej. Słuchaj. Harpio. Co, na nie to nie działa? To wypad z kamery, dziewczyno. O, coś tu jest. Znak zapytania. Bardzo dobrze. Tak jakby... już prawie na miejscu. Trochę kojarzy mi się to... O, nie, jeszcze się... No właśnie, to jest to, co mówiłem. O tym, że jak wróg się pojawi, jak skaczemy, to może nie być tak miło. To za karę. Trochę kojarzy mi się z próbami w Horizon. Ta gra naprawdę byłaby dużo przyjemniejsza, gdyby takie harpie po upadku z wysoka mogły się rozczaskać. Taka jakaś dzika satysfakcja by się pojawiła. Medalion duży, to miejsce mocy. No, jeszcze jakiś szalik i jest, a to jest szybka podróż. No to byśmy tu wrócili. Kurczę, kiedy my ostatnio trafiliśmy na miejsce mocy, ale bardzo dobrze. Bardzo dobrze, podnieś. A jest. Miecz też nie wiem po co nam, ale bierzemy wszystko. O! Ta szybka podróż po to, żeby tam szybko wylądować na dole, czy mamy tu jednak jakiś skrót? Wydaje mi się, że to może być skrót, więc zapiszmy. Gdyby się okazało, że tylko mi się wydawało. No i cyk, lecimy na próbę numer 2. Ale byśmy stracili. A nawet jest, zejdź w dół. No ale zejdź to nie zjedź. Dobra, byle bez gazów i będzie ok. Dwimerytowa. Nie. No z tym pływaniem trochę się stresuję, trochę się cykam. Może kota, o. Bo nie mamy chyba jeszcze żadnych tam fajnych rzeczy. Ale kota to zdecydowanie bym łyknął. Co my mamy takiego? Zmniejsza wymagany poziom postaci dla przedmiotów, to nie. Dobra, kweta dajcie, bo orka. A nie, jest już orka. No to i jeszcze widoczność, no to jeszcze lepiej, cyk. Dziabiemy oreczkę. Ore i na dno. Co z tą lepszą widocznością? To faktycznie chyba działa lepiej niż kot. No proszę, żyłem w przekonaniu, że...
no musimy najpierw mieć misję z Yen, żeby coś z tego było, a to się okazuje, że niekoniecznie. Czyżby to miała być ta niespodzianka? Nic nie mówili, że nie możemy korzystać z tych takich specyfików, ale patrząc na to, że widać już światło, to chyba dalibyśmy radę przepłynąć, tak oczywiście już nie nurkując głęboko za skrzynkami, ale chyba dalibyśmy radę bez orki nawet. Kto to wyliczone? Co nie zmienia faktu, że chętnie zanurkuję. Inna sprawa, że no tak... O, to nie, to chętnie wypłynę, skoro coś leży. Inna sprawa, że myślę, że trochę w innym celu też tu przybyliśmy. Znaleźć gościa, który wszedł na próbę. Zaraza, że stary ostrzegał mnie przed wynurzeniem się na powierzchnię. Czy co, że cheaty? Oj, że cheaty? Jak się zgrały! Nie to! To! O! Nie lubisz zebra, co? Jak się zgrały to uderzenie w ziemię, to tak niebezpiecznie już wtedy... O właśnie, znowu! Jak oszukują! Oj, tam ostrzega. Wynurzył się, by zaczerpnąć powietrza i dopadły go. Że co, że to jest wina? Wiedźmińskie znaki w takim miejscu? To co, to jest jakiś szlak starych prób wiedźmińskich, czy jak? O! Teraz to my nie będziemy w stanie dalej ruszyć, jak to przeciążenie nas dopadnie. No dobrze. Ale wciąż nie wiemy, gdzie ten kolega siedzi. Gorzej, bo trochę ułatwimy następnym te próby. Bo już będą mogli się wynurzyć. No cóż. Myślałem, że coś lepszego tam znajdziemy. Dziwny ten efekt pod wodą. Ale działa. Z drugiej strony, no co, myślałem, że będzie w ogóle tak, że wystawimy głowę, już coś nas atakuje, a nie, że możemy sobie tam wbić na spokojnie. Ale i tu chyba dalibyśmy radę przepłynąć. Bez większego problemu, więc ta orka, fajny dodatek, bo niby jaśniej, mam nadzieję. Ktoś to wrzucił dopiero, czy to tak stoi to? Ej, panie, mamy tu... Jest! Potrzebujemy. I co, to teraz będziemy młodzieńcem z wyspy tutaj? Szczury, co za paskudne miejsce. Po Keirę dzwoń. Szczury lądowe. No jeszcze... O, nie, no właśnie chciałem mówić, że wyglądało jak droga na upadek, do upadku. Z latarnią chyba będzie nam lepiej niż z kotem, bo z kotem wyjdziemy na zewnątrz i tylko problemy. A tu? A są rzeczywiście szczury, próbował chyba przeskoczyć z nami. Zastanawia mnie ta arena w centrum, bo tam jeszcze nic się nie działo. I dokąd dalej? Oj, a może lepiej trzeba było kota brać? Po białym. Cyk. No i chyba najgorsze za nami. Bandyta! A co ty? Na kogo czekasz? Może też liczyli na łatwe przejście przez próbę. Koszulę to ty bierz, to ty szanuj. Trochę tych wiedźmińskich rynsztunków tu się narobimy. Ale co, wyszliśmy z drugiej strony wioski, opuść jaskinię i porozmawiaj z opiekunem ścieżki. Tu coś kogoś zabiło. No ale kurczę, to wszystko z drugiej strony wyspy wylądowało. Czy nas to nie było jednak? Nie, no byliśmy chyba. To ta wioska, no, to gdzie z nieba im spadliśmy. Już myślę, że jeszcze jakąś wioseczkę mają. Ech, liczę, że będzie jeszcze trzecia próba na zasadzie gra w Gwinta. Nie tylko zręczność, siła, ale też i pomyślunek. Ładne miecze, ale wolę solidny dobory.
Zbawiciel ludu. No. Ale co Hopa nie znaleźliśmy, to nie znaleźliśmy. Co prawda tam jedno świeże ciało leżało jakoś zaraz na początku szlaku. No chodź. Nie ty, młody. Znowu pada. To się nie dogadamy. To już się nie opłaca wołać młotki. Jakiś młody chłop tam przy tych syrenach leżał, ale to czy to on był? Nie szło go chyba zbadać jako taka. Szybko, bo pada, Gunnar. Jakie wieści przynosisz? Jak widać, nie taki ten wasz szlak straszny, jak żeś mi go namalował. Masz tu rzeczy, które miałem zdobyć. Jesteś pierwszym cudzoziemcem, który przeszedł próbę. Należy ci się szacunek. Dopilnuję, by wieść o twoim czynie rozniosła się po 5 wyspach. To tyle? Niedźwiedź! Bruto. Ale zabawna sprawa, patrząc na to, że kolega taki bohater, a wyszedł mu niedźwiadek i nagle... problem. Ale co z tym niedźwiedziem jest nie tak? Dlaczego? A, on nam coś dał. Nie możemy zwrócić te śmieci, bo przeciążyły nas. No, to taki żart, nie? No. I jedyne co smutne, że przeszliśmy szlak, ale tak jakoś, no, nie znaleźliśmy odpowiedzi co z Hopem tej dziewczyny. Co my mamy? A, mamy topory do wywalenia, to jest tanie. Ciężkie niestety, jakieś pałki. Z tych nowych rzeczy co nam wypadło. Z takich ciekawych to chyba tutaj. Maugrim też wcześniej tam gdzieś się przewinął. No dobra, ale jak biegamy po tej wyspie, mamy jeszcze... O! Mamy... Kurczę, ta... A, tu da radę dopłynąć. Czyli tak. Znak. W sumie tu byliśmy niedaleko. O, tu jeszcze jakieś takie domki. Sprawdźmy jeszcze... Tak, ten dziwny punkt tutaj. Znak zapytania. Z tamtego znaku zapytania przeniesiemy się jeszcze na tę część zachodnią wyspy, bo przyznam, że... No, wydaje się być interesująca. Mamy jakieś budynki. Jest szansa, że na coś trafimy jeszcze. A może to już wszystko? Ciekawe, czy kryją się jeszcze. No, chociażby na Sanskeligę. Żółte wykrzykniki z misjami, których po prostu nie widzieliśmy. Tak, tak. Chodź. Już rozumiem, to jest chyba taka wieża alarmowa. Idealnie. Igni. No. No i się poślizgnął. Igni. Alarm! Burza psiaty. Kurczę, no nie oszukamy systemu. Chciałem taki numer im wykręcić, ale nic z tych rzeczy. Zastanawiam się też, czy jak będziemy latać za tymi znakami zapytania, to może tam się coś trafi od czasu do czasu. Dobra, no. Jeszcze jeden? To też zabawne, na tak małej wyspie mieć tylu bandytów. Nie każdy każdego zna. Taka ta robota. Dobra. Gorzej, jak my mamy zanurkować za tym znakiem zapytania. Aż w naszych kieszeniach. No, tak to wygląda. Ciężko miejsce na więcej rzeczy. Dobra, bierz to, spis ładunku. 4 beczki solonych śledzi, 8 beczek z wodą pitną, wódką wielorybiego łoju, króliczych skórek, jedna skrzynia pełna najrozmaitszych precjozów o wartości 1000 florenów nilfgaardzkich. Skrzynia jest oplombowana. Jeśli w punkcie odbioru pieczęcie będą złamane, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone. Ciekawe, czy wynagrodzenie więcej warte niż to. Skrzynia. Dobra. Nurkuj. Już orki w nas nie ma, ale... Tyle. Gorzej, że coś jakby za nami płynęło. Czuję. Czuję oddech pod wodą. Co to tyle z plomby? To tyle. O, insygnia sił specjalnych. Ciekawe, czy rzeczywiście będą tyle warte. No dobra, ale to nie będę męczył już podróżą przez całą wyspę. My przeniesiemy się w okolice... Może tej łódki? O, to będzie ciekawy punkt na dalszą wyprawę. Ta wyspa w sumie ma 2 plusy. Pierwsze to ta spokojna muzyczka. Drugi to, że wszędzie tutaj jest blisko na dobrą sprawę. O, wiem, z rozpędu wpłyniemy w nie. Ciekawe, czy coś im tu zrobi. Chodźcie! Kurczę.
Szkoda, myślałem, że będzie to jakiś wypadek komunikacyjny, czy jak. No to chodźcie. Tyk, 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 ach! Zdychaj! Jeden z lepszych młynków, jakie do tej pory nam wybiły. No i to jest coś. Nie podnosimy rzeczy, bo tak trochę ciężko o to, żeby teraz pomieścić wszystko. Ale tu chętnie zajrzę. Taka trochę baza. Za młodego to bym się nawet cieszył z czegoś takiego na górce. No to tak, będąc przy górkach, to by nas interesowało jeszcze. W ogóle tam chyba mamy jakąś starą wioskę opuszczoną. O nie, znowu te paskudy. Ale może nas nie zobaczą. Pójdziemy skrótem, znam skrót. Wiem, jak je ominąć. Albo i nie. To zaraz je ubiję. Co to jest? Gniazdo potworów. Okej. Okay. No, bo harpie tak baby wodne, tylko jakby więcej. To jeszcze gorzej. Chociaż póki co lądują w krzakach. To nie jest z nimi tak źle. Siedź tam, gdzie siedzisz. Dobra. Jeszcze jakaś to lata. Dziewczyny, no to tak to... Gnieżdżą się harpie. Geralt pijany. Wyskoczy jeszcze jakaś, czy nie tym razem? Dobra, i nawet bez przeciążenia, to możemy zobaczyć tę wioskę. Nie wiem, czy ubiliśmy te, co tutaj latały. No to nie. Wygląda na to, że nie. No te już nie były tak miłe, żeby się ubrać, ale teraz się zastanawiam, czy to może nie jest coś z tego wiedźmińskiego tutaj cechu niedźwiedzia, to co szukamy? Rynsztunek, przeszukaj, nie. Ło, daleko do tych ruin. To szkoda, liczę chyba na zbyt wiele. To co my tu mamy, jakąś starą wioskę i nic się w niej nie kryje? Proszę, jakieś byczułki. Właśnie chciałem mówić, że jedyne chyba co bym stąd podniósł to Max Spiritus. Może sól jeszcze, w porywach. A może w którejś skrzynce, o, dobry chleb. Może w którejś skrzynce kryje się coś wyjątkowego. No ale chyba wygląda na to, kolejni bandyci, lubimy. Geralt, niech... O! Dobra. A jak to jest, że on... To ciekawe w sumie, że... Zero wytrzymałości, a przeżył przez... Czy przeżył nasz młynek, tak? To... Zatruty, idź, gościu. Zaraza. Dobra, mocnym. O! No nic, my musimy chyba kontrę, tak? To... Widzę, że inaczej to ciężko się ich tu pozbyć. No dobra. O, zgaś, wypij. Więc widzieliśmy całą wysepkę. Dość ładnie. No i jesteśmy na tyle blisko, że jeszcze dałbym Nura tutaj. Z ciekawości pytanie do znawców, chociaż pewnie jak będziemy pływać ze znakami zapytania, to podpłyniemy i tu. Ale czy jest czego szukać na tej wyspie? Widzieliśmy wcześniej sytuacje, w których no teoretycznie nie było jakiegoś zadania, znaczy nie było ogólnie zadania, a jak przyszło co do czego, to jednak coś się tam ukryło. No mamy doświadczenie w tym. Najgorzej, że jak teraz popłynę w pław, zobaczyć, co jest pod tym znakiem zapytania, to w ten sam sposób będę musiał później wrócić, bo żadnej łódeczki to jak na złość nie ma. Znowu bandyci? Inna sprawa, co mnie trochę zastanawia, jeżeli chodzi o Skellige, że no to pod wodą często leżą skrzynki i nie wiem, na jakiej zasadzie twórcy uznali, że jedne skrzynki są spoko, one są istotne i tu masz znak zapytania, mimo że są tam śmieci. A inne skrzynki, które mają drogie rzeczy, no to nawet są nieoznaczone, więc taka dziwna sprawa. Ale nie będę męczył pływającym wiedźminem, spotkamy się na miejscu. No, teraz czuję się jak w rafcie, kusza gotowa, gotowa. Widzę, że nie tylko kontrabanda się tu szykuje. Aha. Poszedł. Pytanie, czy my stąd wypłyniemy? To najwyżej wyrzuci się coś jeszcze. Najlepsze... O, tu jesteś! W walce pod wodą jest to, że jak się ich
No właśnie, trafi, to tu nie ma kwestii jakiejś walki, powoli uciekającego życia, tylko cyk i znika z tego świata. I tak samo powinno być z harpiami. Dobra, co my tu... No właśnie, mamy przeciążenie na własne życzenie. A to myślę, że i tak można sobie już spokojnie powoli odpalać te umiejętności, czy nawet jakieś eliksiry, które zwiększą nam udźwig. Jeżeli chcemy się wybrać na wycieczkę po znakach zapytania, no to ciężko sobie wyobrazić przygodę bez tego. Jo! Znaczy rzeczy fajne, bo wydaje mi się, że to tam w Nowigradzie jak sprzedamy, to hop, bez pieniędzy zostanie. Ach, dobra. Jeszcze mały przegląd tego, co tu znaleźliśmy i możemy kończyć. No, ale właśnie, jakoś muszę wrócić później. I to nie jest takie łatwe, szybkie, przyjemne. Ostrze 16, plus 16, to broń stalowa. Kurczę, przyznam, że aż się zaczynam mocno zastanawiać, czy czegoś tu nie podmienić. To już widzieliśmy, Maugrima. Tu kuszę jakąś kupiłem nam lepszą, nie wiem po co, bo i tak to jest słaba broń w Wiedźminie. Tutaj to... O, o nilfgaardzkie rękawice gwardziste. Tak jakby wtedy nam się nie udało tej misji zrobić, to aż byłoby coś tutaj wyłowić. I to całkiem ładne te rękawiczki. No więc na dalszą wyprawę wybierzemy się w kolejnym odcinku. Myślę, że domkniemy już te naprawdę ostatnie rzeczy takie poboczne. A, dobra, to rynsztunek właśnie, niedźwiadka. Domkniemy te wszelkie takie ostatnie rzeczy poboczne, nawet nie rynsztunek, a tutaj wściekłe pięści. No gwinta nie domkniemy, ale wyścigi, wściekłe pięści. I może i rynsztunek też, bo nie ma tego za wiele, tak? Więc czeka nas jeszcze coś pobocznego, a później płyniemy w świat zbierać razem wszystkie znaki zapytania. Nie ma ich tak dużo, nie? Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.